słuchawki, telewizor, piłka, sedes. Niby zwyczajne przedmioty, ale wykonane z niezwykłego materiału, wyczarowane z drewna. Te i wiele innych eksponatów autorstwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko można oglądać od piątku 21 września w Galerii Kozienickiego Domu Kultury. Zgromadzono tu przedmioty, które powstawały sukcesywnie od 2005 roku. Są to zarówno prace dyplomowe uczniów, jak i konkursowe, które były wykonane na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ta praca jest źródłem bardzo wielu radości. Zderzenie się z wyrobem, który zrobiony jest profesjonalnie, który zrobiony jest nietuzinkowo, który zrobiony jest jako przedmiot nieseryjny, autorski, wymyślony, który najpierw powstaje w wyobraźni, w umyśle, a potem projekcja tego umysłu się urzeczywistnia, prawda? Przechodzi w wymiar taki D3. Zgromadzone na wystawie prace, o czym już mówiliśmy, łączy jedno, surowiec. Wszystkie one są wyczarowane z drewna, ale powstały w różnych technikach. Widzimy tam elementy snycerskie, widzimy elementy pięknego, gładkiego modelowania drewna, kiedy rysunek, ekspresja materiału wychodzi na pierwszy plan jako dominanta, jako znaczenie najważniejsze tej pracy. Widzimy też prace bardzo użytkowe, takie jakieś stojaki na wino. Widzimy prace, które nigdy nie będą użytkowymi, tak jak drewniane siodło, prawda, czy drewniana felga. Ale przez to, że one tracą funkcję użytkową, zdobywają bardzo dużo poetyki. Zespół Szkół Drzewnych w Garbatce powstał w 1948 roku, a od tego czasu mury placówki opuściło 4000 młodych ludzi. W szkolnych pracowniach zdobywają oni nie tylko praktyczne umiejętności obróbki drewna, ale także mogą rozwinąć się artystycznie. Przy okazji tej pracy wyrabia się w tych młodych ludziach obszar ciszy, obszar cierpliwości, obszar zmagania się ze swoimi słabościami. Udało mi się na taki pomysł wpaść, otwierając wystawę, mówiąc o cechach tej wystawy, że te wyroby to produkt uboczny. I o tym jestem przekonany. Produkt uboczny, bo oni tworzą siebie poprzez te prace. Jestem przekonany o tym, że będą to dobrzy mężowie, dobrzy tatusiowie, że będą dobrymi ludźmi. A tak naprawdę to w całej naszej podróży przez świat, przez życie, to chodzi o to. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała instruktor plastyki w KDK Agnieszka Piwkowska. O samych pracach i ich tworzeniu opowiedział dyrektor Zespołu Szkół w Garbatce Mirosław Dziedzicki. Podczas wernisażu okazało się również, że pan Mirek obchodzi w tym dniu swoje 50. urodziny. Zgromadzeni na wystawie odśpiewali więc jubilatowi gromkie 100 lat. Życzyłbym sobie, żebym mógł przez te najbliższe 50 lat przebywać wśród tak życzliwych, wspaniałych, dobrych ludzi, którzy pokazują, że świat może być pełen łagodności, dobra, pełen ludzi pogodnych, życzliwych. Tego sobie życzę. Niezwykłą wystawę prac uczniów z Garbatki, wyczarowane z drewna, można oglądać w galerii KDK do połowy listopada.